Przechodząc już na sam koniec do główki, no bo sam o nim wspomniałeś. Krzysiek nie zachwycał ostatnio w ringu. Krzysiek no, miał rozwód, to jest duża rzecz w życiu. Powiedz, jakiego główki ty byś się spodziewał tak zupełnie obiektywnie w tym momencie? Ja czekam, że będzie tak naładowany, jak byliśmy z Krzysią na jego walce, największym sukcesie sportowym. Też walka w Stanach, Nowy Jork z Marką, z Hukiem, tak? Ale jakie są na to szanse realnie? Oczy już też pewne te rzeczy, co powiedziałeś, no, rozwód rodzinny, no już też było to napięte, co było w ostatnich walkach, no widać, ale już jest rozwód, już jest po rozwodzie, już jego sytuacja też jest inna, mieszka w Warszawie. I po prostu też wie że musi po prostu na nowo wyjść, musi ten boks na nowo po prostu chcieć pożądać i chcieć się bić, no, to co ma najlepsze, da? No bo Krzysiek jest techniczny, ale on lubi się bić, on przyjmuje, bije, no to no, musi robić, no, musi mieć w głód tej walki, tego nokautu i wtedy wydaje mi się, że no, sukces powinien być. Jak byś oceniał szansę Krzyśka w pierwszym starciu turnieju procentowo? Ile procentowo dałbyś swojemu faworytowi tej walki, czyli szpilki z Wachem? Procentowo, tak? Procentowo, no to procentowo Krzysiek... Jakbyś miał się zabawić w ustawianie tak. Typów bukmacherskich? Ja tak. Wiem, że to jest oczywiście, wiesz... To jest tak, wiesz, no, Krzysiek ma duże, znaczy duże no, szanse. Ma szansę, żeby w tym turnieju dojść bardzo wysoko, nawet go zwycięży. Tylko jest pytanie, jakiego go w tym turnieju zobaczymy, tak? Bo no, jest zawodnikiem, to już po prostu robił, to pokazywał, jest na poziomie mistrzowskim, bije na mistrzowsko. Jego przeciwnicy do takiego poziomu nie doszli. On mistrzem świata był, tak. I no, jeżeli to zaprezentuje, no szanse ma bardzo duże. No wiadomo, cała ekipa występująca w turnieju jest bardzo silna. Jego przeciwnik na walce jest bardzo dobry. Niewygodny, bardzo dobrze boksuje, silny też, więc no, też tu już na tym poziomie delikatnych walk nie ma, tak? No ja stoję za nim całkowicie sercem i wierzę w jego sukces, że dojdzie po prostu daleko, polecimy i przylecimy z walką zwyciężoną i po prostu no, dalej będzie w tym.